Witam serdecznie. Dzisiaj po południu złoto co dalej, bo stopy mają spadać. Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków oraz informuję, że partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, a tam na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny link do najnowszego materiału poświęconemu pytaniu złoto co dalej. Jakie są perspektywy w średnim i w długim terminie dla złota? Te materiały warto znać, więc zachęcam do nich. Są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Zaczynamy. Złoto co dalej, bo stopy mają spadać. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj pierwszą sesję po spotkaniu z Jackson Hole. Rynki będą trawić te informacje. Stany Zjednoczone będą musiały się dostosować do zmieniających się perspektyw odnośnie stóp procentowych. W Londynie mamy dzisiaj święto, więc to Amerykanie będą kształtować losy rynków, ale przede wszystkim chodzi oczywiście o stopy procentowe. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę, że dzisiaj o poranku w Stanach Zjednoczonych jest 136% prawdopodobieństwa na klasyczną obniżkę o 25 punktów bazowych, czyli znowu rośnie prawdopodobieństwo, że będzie cięcie od razu o 50 punktów na samym starcie cyklu obniżek stóp procentowych. Natomiast zwiększa się także szansa na głębokość całego cyklu obniżek stóp procentowych i w rynku jest już prawie 9,5 klasycznej obniżki o 25 punktów bazowych, czyli stopy procentowe mają spaść o ponad 230 punktów bazowych od obecnych poziomów, czyli w pas między 3 a 3,25 i ma się to stać w pierwszej połowie 2026 roku. Wniosek jest więc taki. Po Jackson Hole rosną oczekiwania znowu na głębsze obniżki stóp procentowych, na bardziej gołębią retorykę i nastawienie banku centralnego z dużymi konsekwencjami dla wszystkich innych rynków finansowych, bo przypomnę, konsekwencje tego, co się ma stać na stopach procentowych, te konsekwencje będą widoczne na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Ta ścieżka stóp procentowych powinna być weryfikowana i odnoszona do tego, co ma się stać w strefie euro. I teraz widzimy, że mniej więcej za rok stopy procentowe w strefie euro mają spaść o 5,7 stóp klasycznej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, więc rynek powinien też oczekiwać bardzo podobnego zachowania, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. A co widzimy? W rynku jest zdecydowanie więcej obniżek stóp procentowych dla Stanów Zjednoczonych niż dla strefy euro. I to jest jeden z tych powodów, dlaczego teraz euro-dolar rośnie i testuje coraz wyższe poziomy, a amerykański dolar równolegle słabnie. Zobaczymy, jak przełoży się zachowanie stóp procentowych względem tego, co się ma wydarzyć na indeksach giełdowych. W Stanach Zjednoczonych tutaj widzimy, przypominam, statystykę zachowań indeksu Standard & Poor's w sytuacji, kiedy stopy procentowe mają być obniżone. I przypominam także, jak zachował się indeks Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich 25 lat po spotkaniach w Jackson Hole. I widać, że jest bardziej prawdopodobieństwo, jest większe prawdopodobieństwo, że indeks giełdowy będzie rósł na tydzień po spotkaniu w Jackson Hole, niż będzie spadać. Sam indeks Standard & Poor's, przypomnę, jest dokładnie na maksimach wszechczasów. To jest zniesienie Fibonacciego 161%, czyli zniesienie wyprzedzającej całej fali bessy z 2022 roku, więc zatrzymanie na tych poziomach jest bardzo logiczne i nie jest osadzone w próżni. Natomiast o losach tych poziomów zadecyduje Nvidia, którą wyniki poznamy w środę, a łącznie z danymi cotygodniowymi raportami z rynku pracy w czwartek te informacje ostatecznie ukształtują nam wykresy w interwale miesięcznym, plus będą rzutowały na perspektywę dla rynków w pierwszej części września. Więc po prostu w tym tygodniu czekamy usilnie na to, co się wydarzy w środę po sesji oraz w czwartek podczas sesji amerykańskiej. To będzie teraz najważniejsze. Jeżeli będzie większa obniżka niż 25 punktów bazowych, to proszę zwrócić uwagę, co się działo ze statystycznego punktu widzenia z indeksem Standard & Poor's 3 miesiące po takiej decyzji, a sam amerykański dolar, jak widzimy tutaj na swoim indeksie, zbliża się do kluczowych wsparć i oznacza to, że przed amerykańskim dolarem walka o długoterminowe perspektywy. Średnia 200-sesyjna została już przebita, natomiast średnia 230
3-tygodniowa, którą widzimy tutaj na wykresie, także ma znaczenie. Ta średnia wynika po prostu z liczb Fibonacciego. Dzisiejsza sesja przynosi nam lekkie umocnienie i korektę na rzecz amerykańskiego dolara. Widzimy, że inwestorzy duzi, którzy mają kapitał znacząco większy niż tradycyjny inwestor oraz zdecydowanie większą wiedzę, zaczynają otwierać netto długie pozycje na europejskiej walucie, a jeżeli chodzi o rynek walutowy, to patrzmy także, co się wydarzy na jenie japońskim, gdzie trwa wyraźna korekta na rzecz umocnienia jena japońskiego i na razie nie jest ona jeszcze punktowo zbliżona do poziomów korekty, którą obserwowaliśmy 1,5 roku temu. Będziemy się przyglądać uważnie, co się dalej wydarzy, a poziom 140 wydaje się tutaj teraz kluczowy. No i proszę zwrócić uwagę, co się działo z amerykańskimi rynkowymi stopami procentowymi po tym, jak pojawiły się informacje z Jackson Hole. Widzimy, że w takiej sytuacji rośnie szansa na to, że rentowności będą dalej spadać. I znalazłem bardzo ciekawy raport, który pokazuje, jaka jest korelacja między indeksami giełdowymi a rentownościami amerykańskich papierów, jeżeli mamy inflację powyżej 3%. Jest ona wtedy zdecydowanie wyższa niż sytuacja, kiedy inflacja jest niższa niż 3%. Widzimy, jak bardzo rynek jest czuły na zmiany inflacyjne, które pokazują inflację wyższą niż 3%. Tego typu informacja, moim zdaniem, jest bardzo interesująca. I teraz już przejdźmy bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie: złoto co dalej, bo stopy mają spadać. Widzimy, że początek dzisiejszej sesji przynosi nam dalsze wzrosty. Jesteśmy już o krok od punktowego testu maksimum wszechczasów, z dużą szansą, że będą one pokonane. Do ETF-ów coraz więcej napływa kapitałów od inwestorów indywidualnych i ta tendencja plus popyt ze strony banków centralnych to jest coś, co bardzo wspomaga teraz kontynuację tendencji wzrostowej. Jednak moim zdaniem najciekawsze wnioski płyną z analizy stóp procentowych i złota. W tym wypadku ten wykres, który jest w tle, pokazuje, że bardzo istotną barierą jest poziom 4% na rentowności amerykańskiej obligacji 10-letniej. Kiedy wyraźnie jest pokonywany ten poziom, uruchamia się dodatkowy, mocniejszy popyt, który ma potencjał ku temu, żeby doprowadzić do zdynamizowania tendencji wzrostowej na cenie złota. I moim zdaniem warto sobie to zapamiętać, co widać także na tym wykresie, który jest w tle. Pokazuje on bardzo ścisłą korelację i zależność momentu startu obniżek stóp procentowych z zachowaniem ceny złota. Wnioski są proste. Jeżeli obniżane są stopy procentowe, jeżeli jesteśmy na początku cyklu obniżek stóp procentowych, w takiej sytuacji złoto ma ogromny potencjał do tego, żeby przyspieszyć tendencję wzrostową. I teraz będziemy weryfikować tę teorię z praktyką. Zobaczymy, czy na naszych oczach ta teoria się potwierdzi, czy znowu te mechanizmy będą obserwowane. Przypominam, jeżeli spadki rentowności amerykańskich obligacji będą kontynuowane, zwłaszcza 10-letniej, to będzie to czynnik bardzo mocno sprzyjający tendencji wzrostowej ceny złota. Na kolejnym wykresie widzimy korelację w ujęciu daily z ostatnich 4 lat i widzimy, że faktycznie dominuje korelacja o wartości ujemnej, co oznacza, że jeżeli mamy spadki rentowności obligacji, to w takiej sytuacji występuje tendencja wzrostowa ceny złota. Bądźmy po prostu bardzo wyczuleni teraz na zmiany rentowności i ceny złota, ponieważ jest ogromnie prawdopodobne, że te historyczne korelacje będą teraz powielane. I jeszcze rzut oka na perspektywę. Odpowiedź na pytanie złoto co dalej widać także w prognozach najważniejszych instytucji finansowych, banków. Widzimy tutaj prognozy na koniec trzeciego kwartału, na koniec tego roku, na koniec pierwszego i drugiego kwartału 2025 roku. I widzimy tutaj, że te prognozy rosną i że ścieżka zachowania prognoz pokazuje, że instytucje te nastawiają się na kontynuację wzrostu. Najwyższa prognoza na koniec roku to jest $2750. W przyszłym roku, według najbardziej optymistycznej prognozy, cena złota ma zbliżyć się do poziomu $3000. I zobaczymy teraz, czy faktycznie tak się
stanie. Na kolejnym wykresie widzimy uśrednione wartości najwyższej i najniższej prognozy oraz mediany prognoz. Wygląda na to, że spadające stopy procentowe, które mają spadać do pierwszego półrocza 2026 roku, może być to bardzo dobre środowisko ku temu, żeby obserwować dalsze wzrosty ceny złota. Jeżeli chcecie mieć inne argumenty na rzecz tendencji wzrostowej, bądź też chcecie weryfikować swoje argumenty i wnioski dotyczące zachowania ceny złota, odsyłam do tego materiału podlinkowanego na dole w opisie i w komentarzu, czy złoto będzie dalej rosnąć, oraz do materiału podlinkowanego w prawym górnym rogu, czyli do mojej rozmowy z Pawłem Dunalewiczem, która jest zatytułowana "Czy złoto będzie po 5000 dolarów?". Naprawdę te materiały warto znać. Przypomnę, są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu oraz w prawym górnym rogu. Inne surowce, widać jak reaguje cena ropy naftowej, cena miedzi także kontynuuje wzrosty, to jest bardzo dobra wiadomość. No i warto zwrócić uwagę, co się dzisiaj dzieje na rynkach finansowych. Znowu rośnie prawdopodobieństwo, że Donald Trump zostanie prezydentem w Stanach Zjednoczonych. To sprzyja napływowi kapitału do ETF-ów na Bitcoina, więc nie dziwmy się, że perspektywy obniżek stóp procentowych bardzo sprzyjają temu, żeby Bitcoin próbował dalej rosnąć. Przejście poziomu 65 tysięcy dolarów będzie kolejnym potwierdzeniem nawrotu popytu na ryzyko i może zwiastować ochotę na przetestowanie oporu w rejonie 70-73 tysiące dolarów. Dzisiejsze dane makroekonomiczne są zdecydowanie lepsze niż chciał konsensus rynkowy dla Stanów Zjednoczonych, lepsze także dla gospodarki niemieckiej i zobaczymy, czy zostaną one zinterpretowane w taki sposób, że potwierdzają one lepszą kondycję gospodarki i zmniejszają ryzyko tego, że jesteśmy w okresie poprzedzającym recesji amerykańskiej gospodarki. Widać, że słabość to cały czas sektor przemysłowy, więc każde informacje, które będą sprzyjały sektorowi przemysłowemu, będą sprzyjały także tezie, że gospodarka wkrótce wejdzie w kolejną fazę ożywienia, napędzaną już nie tylko konsumpcją, ale także tym, co płynie z sektora wytwórczego. Wskaźniki PMI pokazują, że wzrost gospodarczy jest dokładnie taki, jak chce konsensus rynkowy, jest dokładnie taki, jak wskazują prognozy makroekonomiczne. No i widzimy, że teraz bardzo inwestorzy spodziewają się dużej zmienności po wynikach Nvidia, dlatego też środa po sesji oraz czwartkowa sesja zapowiada się niezwykle emocjonująco i pasjo i naprawdę niezwykle dla perspektyw nie tylko na koniec tego miesiąca, ale także na początek września dla giełd papierów wartościowych. Na fali wzrostów euro-dolara zyskuje niemiecka giełda, a pozycjonowanie dużych graczy pokazuje, że w poprzednim tygodniu netto długie pozycje były dodawane na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, na złocie, na miedzi, na jenie japońskim, były także dodawane na przykład na funcie brytyjskim, a netto krótkie pozycje były na przykład na kanadyjskiej walucie. To jest bardzo też ciekawa zależność. I na koniec polskie aktywa. Na rynku polskiego złotego dzisiaj mamy lekkie obawy wynikające z perspektyw co do budżetu 2025 roku. Tak Bloomberg interpretuje dzisiaj osłabienie polskiego złotego, jednak przypomnę, że na razie skala tego ruchu jest niewielka, marginalna, praktycznie bez znaczenia. Dolar złoty utrzymuje się poniżej 3,90, a to zwiększa szanse na to, że na naszych oczach obserwujemy wybicie dołem z tego 14-letniego kanału wzrostowego, co może zwiastować długoterminowe dalsze umocnienie polskiego złotego, polskiej waluty. I na razie mamy stabilizację na rynku na warszawskim parkiecie. To jest moim zdaniem coś interesującego, bo można było spodziewać się raczej sesji wzrostowej niż spadkowej. Jednak widzimy, że też jesteśmy tutaj uwięzieni w konsolidacji między średnią 200-sesyjną a średnimi 100 i 50-sesyjną. Dlatego też po prostu trzeba czekać na jakieś wybicie, które prawdopodobnie też zapadnie po informacjach z Nvidia. Natomiast globalny popyt na ryzyko, który wynika z tego, że euro-dolar rośnie, który jest obserwowany na przykład na rynkach emerging markets, m.in. na giełdzie w Chinach, faworyzuje scenariusze prowzrostowe na warszawskim parkiecie. I tak wygląda moim zdaniem sytuacja.
Drodzy Państwo, złoto co dalej, bo stopy mają spadać. Odsyłam jeszcze raz do tych materiałów podlinkowanych na dole w opisie i w komentarzu. I zachęcam do tego materiału, czy złoto będzie po 5000 dolarów w prawym górnym rogu. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się dzisiaj po 22. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!